Damn. Siemano wszystkim, Kluszczyński Kamil z tej strony. Melduje się na stanowisku firmy Active Lab, jak co roku na największych targach fitness i kulturystyki w Polsce. Co dzisiaj? A dzisiaj znowu będzie zabawnie, będzie śmieszne, taką mam nadzieję. Poprzednio mieliście różne pranki. Dzisiaj wymyśliłem kilka ciekawych pytań dla płci pięknej, czyli dla was, dla kobiet. No zobaczcie dalej, zobaczymy jak poradzicie sobie z tymi ciekawymi pytaniami. Mam nadzieję, że żadne z was się na mnie nie obrazi, ponieważ jest to tylko i wyłącznie humorystyczne. Także dzisiaj lecimy z dynią i plackami. Oglądajcie śmiało. Hej. Cześć dziewczyny. Mogę zadać wam fajne, ciekawe, śmieszne pytanie? No pewnie. Okej, skupcie się. Czy zdarzyło się nieszczęśliwie w waszym życiu, że spotykałyście się z plackiem? Z czym? Z plackiem. No tak. Tak, tak się wydaje. Aha, a u ciebie? Tak. Tak? No to nie fajnie, tak? Oby się więcej tych placków nie zdarzało. Dlatego ode mnie odczarowujemy was. Dostajecie do mnie placka w postaci wysokobiłkowego placka ziemniaczanego, okej? Dziękujemy. Powiedzcie mi, jak targi? Super, bardzo nam się podoba. Tak? Tak. Co najbardziej ci zapadło w pamięć? Jest coś takiego? Właśnie chyba sama atmosfera. Cały rok czekałyśmy, żeby tu wrócić. W zeszłym roku kupiłyśmy bilety na jeden dzień, w tym roku już na dwa. I na pewno będziemy czekać na... A, czyli mamy sytuację, że rok temu byłyście, tak się zajarałyście samą atmosferą, że postanowiłyście wrócić, tak? Tak, dokładnie. Super, no to bardzo mnie to cieszy, bo ja już jestem któryś raz na targach. I bardzo mnie interesuje zdanie takich osób jak wy. No to co? Mam nadzieję, że wam będzie smakowało, że nigdy już nie spotkacie placka w swoim życiu. No i co? Zapraszam może za rok, nie? Na pewno. Na pewno. Trzymajcie się, hej. Zapraszamy na sekundkę, tylko bardzo takie... Bardzo proszę, się nie gniewam. Bardzo mam nietypowe pytanie, tak. Ciekawe, co na nie odpowiesz. Słuchaj, mam na ciebie pytanie... placki. Nie. Czy ktoś ci kiedyś sprzedał placka? Nie, ale ja... zdarzyło mi się sprzedać. Tak? Tak. No tak. Ale to był taki soczysty placek? Soczysty, ja tylko soczysty. Aha, ale na pewno to nie był wysokobiałkowy, co? No, nie wiem w sumie. Taki może trochę wysokobiałkowy. Super, bardzo, bardzo kreatywna odpowiedź. Dostajesz od nas nasze wysokobiałkowe placki ziemniaczane. Słuchaj, na pewno ty czegoś tego nie jadłaś, bo to jest nowość, także spróbuj tego jest placka i daj znać, okej? Okay? Spróbuję dam znać, na pewno kogoś poczęstuję, jak no, to robię. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie, hej. Pozdrawiam. Słuchaj, nietypowe pytanie. Sprzedał ci ktoś kiedyś placka? Nie, nigdy. Nikt się nie odważył? Nigdy nie jadłam placków w ogóle. Ale czy ktoś ci sprzedał placka? Nie. Nie? Dobrze. Nie. Ja ci chętnie dam, słuchaj. Trzymaj od nas wysokobiałkowe, ziemniaczane placki. Jezu, nigdy w życiu nie dostałam placka. Naprawdę. Mam nadzieję, że nigdy nie staniesz placka, nie, ale tu możesz sobie sama usmażyć, także... Jestem wzruszona. Tak. Naprawdę jestem. Daj znać potem jak placek, dobra? Dobra, i obyś nigdy się nie spotykała z żadnym plackiem. Nie, lubię placki. Dobra. Daj znać, jak ten ci zasmakuje. Trzymaj się. Cześć, słuchajcie, sekundkę, nie bójcie się. Ja mam takie dzisiaj ciekawe, nietypowe pytanie do ciebie, okej? Okay? Słuchaj, czy sprzedał ci ktoś kiedyś placka? Nie. Nie, na szczęście nie. Słuchaj, dlatego ja ci oddam chętnie naszego wysokobiałkowego ziemniaczego placka. Ja bym ci nigdy tego placka nie sprzedał. Powiedzcie mi, jak targi? Super, 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 super. Rok temu też byliście? Nie, pierwszy raz jesteśmy. Pierwszy raz. Czyli co? Trochę trzeba tych placków zjeść, żeby tutaj obejść wszystko, nie? Dokładnie, dokładnie. Nie? Dobra, koniecznie wpadnijcie do nas na stoisko. O 17 mamy koncert drużyny mistrzów, także dobra. Do zobaczenia, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Siema. Cześć. Hej. Słuchajcie, mam takie nietypowe pytanie. Tak. Czy dostaliście kiedyś z dyni? Z dyni? A co, chcesz dać mi z dyni? Nie. Słuchaj, jeszcze nie zdradzamy sekretów, ale dostaliście z dyni? No, zdarzyło się. Tak? Kurczę, no. A ty? No nie. Nie, no dobra, słuchaj. To tak. Ile razy zostałeś z dyni? Dobry raz na treningu. Tak? A trenujesz, dobra. Słuchaj, no to masz do mnie dwie dynie, żebyś udało ci się, wiesz, obronić kolejną, okej? Okay? To są nasze nowe produkty, właśnie masz wysokobiałkową krem z dyni. Kolega też, co byś nigdy nie dostał. Słuchajcie, jak wrażenia z targów? Ogólnie dobrze. Ostatnio teraz też dałem zdjęcie na Insta. Napisaliście, żeby wpaść na drużynę mistrzów. Wpadliśmy, no, posłuchaliśmy, no i dobrze, pozytywnie. Ogólnie bardzo fajnie, wykłady są genialne, atmosfera świetna, chociaż jednak głośno tutaj było wczoraj, bo jesteśmy drugi dzień, ale ogólnie atmosfera genialna jest. Ty co, kojarzyliście wcześniej drużynę mistrzów, czy dopiero pierwszy raz teraz? Nie, wcześniej chciałem drużynę mistrzów, ale napisaliście, że będą, to no, padliśmy no. Posłuchać na żywo. Boski Roma daje dobrą robotę, nie? Daje. Nie, jeszcze spotkaliśmy pionę, przybyliśmy, zdjęcie mamy, elegancko. No, pewnie, płytę można kupić. No to co, powodzenia. Dzięki, tak, wielkie. Na treningach. I dalej na, nie wiem, za rok na kolejnych targach siłę, nie? No.
Super, trzymajcie się. Cześć dziewczyny, małe pytanko do was. Nie, nie. Nie martw się, to są tylko pytania, naprawdę. Mam takie bardzo... czasami są właśnie... Nie. No dobra, to nie. Halo, przepraszamy. Tak? Pytanie mam do ciebie, bardzo ciekawe pytanie, zastanów się, czy dostałaś kiedyś z placka? Nie. Dobra, mam nadzieję, że nigdy byś nie chciała, dlatego od nas, od Active Labu dostajesz z nowej linii Einfit wysokobiałkowy placek ziemniaczany. Bardzo tak, dziękuję. To tak, żebyś nigdy nie miała. Słuchaj, jak ci się podobają targi, nasze stoisko, bo widziałem, że właśnie oglądałaś. No super, i tutaj koncert podobał mi się. Tak. O 17 jeszcze będzie koncert, ostatni finał, także też chętnie wpadnij. Widzę, że co, baton będzie do zjedzenia? Tak. No dobra, słuchaj, także usmaż sobie placka i to tak na pamiątkę, dobra? Trzymaj się, hej. Dzięki. Dajcie mi miejsca chwilę tutaj. Dajcie sekundę, mam dla was pytanie ciekawe. Dobra. A gdzie jest Big Mike? Słuchajcie, mam dla was pytanie, czy dostaliście kiedyś z Dyni? Nie, tak. Połamany. Tak? Czy dostałeś? Nie. Dostałam raz. Naprawdę? Tak, niechcący. Dobra, mam nadzieję, że nigdy się to nie powtórzy. Słuchajcie, nawiązujemy do tematu, bo mamy super wysokobiałkowe kremy dyniowe, także trzymaj. Ile razy dostałeś? 4. Kurczę, trzymaj, 4. Okej. Z Dyni dostałem pewnie z koleżanka też Z2, tak. Słuchajcie, smacznego wam życzę. Czekacie na nasz koncert do 17, dobra? Trzymajcie się, dobrego. Dzięki. Cześć dziewczyny, słuchajcie, zajmę wam chwileczkę tylko, słuchajcie, nie, mam super pytanie, uwierzcie mi, nie pożałujecie. Mam pytanie, czy zdarzyło wam się spotykać kiedyś z plackiem? Z plackiem? Nie. Nie? No to super, a u ciebie? Też nie. No to oby wam się nigdy nie zdarzył żaden placek, ode mnie macie po placku w takim razie, tak, żeby odstraszyć wszystkie placki. To są wysokobiałkowe placki, posmakujcie i pomyślcie wtedy o mnie, okej? Okay? Trzymajcie się. Zadam ci bardzo nietypowe pytanie, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Okay. Czy zdarzyło się nieszczęśliwie w twoim życiu takie oto zdarzenie, że spotykałaś się z plackiem? Nie. Nie. Bardzo się cieszę, że tak się nigdy nie zdarzyło, mam nadzieję, że się nie zdarzy. Ode mnie za to masz wysokobiałkowego placka z naszej nowej linii, okej? Okay? Smacznego. Bardzo. Powiedz mi, jak targi? Widzę, że masz tutaj kilka toreb, to chyba masz się czym pochwalić. Coś tam zakupiłam. Tak? Tak, zakupię głównie. Ale bardziej ciuchy, czy... Bardziej ciuchy, znaczy szukałam przede wszystkim gorsetów, ale jak się dowiedziałam, już wszystko jest wykupione, także... O, wszystko się rozeszło jak ciepłe bułeczki. Tak, dokładnie. Okej. Okay. U nas na stoisku byłaś może? Nie byłam. Jeszcze nie. Zapraszam cię serdecznie po próbki, zapraszam cię na koncert Drużyny Mistrzów. Nie wiem, czy słyszałaś. To co, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Bardzo miło spotkać, hej. Tak się kończą targi FIWE 2017. Znowu było śmiesznie, zabawnie. Zadaliśmy kilka ciekawych pytań. Mam nadzieję, że sprawdziliście nasze nowe placki oraz Dynię. Także zapoznacie się z całą linią Einfit, którą wypuścił niedawno Active Lab. Targi z roku na rok są coraz większe. Rok temu mieliście do spróbowania Beca Xtra w saszetkach. Dzisiaj kolejne produkty. Na pewno za rok na FIWE 2018 poznacie nowe produkty, nowe innowacyjne produkty, bo to jest bardzo ważne. Takich produktów nie ma w asortymencie inna firma. A my co, żegnamy się, śledźcie dalej nasze poczynania. Mam nadzieję, że dałem wam trochę humoru i radości w ten dzisiejszy dzień. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!